Był to człowiek, który uwielbiał się pokazywać. Paweł Wieczorkiewicz. Odwaga brawurowa posunięta do szaleństwa. Marek Urbański. Piękne i bestia. Joachim Mira, marszałek Francji, wielki książę Bergu, król Neapolu. Jeden z najwybitniejszych francuskich strategów i dowódców wojskowych okresu napoleońskiego. W teatralnym stroju król Neapolu to prawie wierszyk, ale w każdych pamiętnikach czy szanującej się literaturze epoki napoleońskiej można znaleźć takie zdanie. Bez względu na jego zasługi polityczne i wojskowe, był to człowiek, który uwielbiał się pokazywać. Pokazywał się na polu bitwy, występując w najbardziej wymyślnych i fantastycznych ubiorach, które sam se projektował. Rzeczywiście wyglądał jak aktor, ale wodzem był znakomitym, a politykiem wcale nie takim złym. Bardzo ciekawa postać. No, szalenie ciekawa, poza tym bardzo istotny element tej, przepraszam za wyrażenie, zbieraniny, która się wokół Napoleona zgromadziła, myślę o jego marszałkach, którzy no nie dość, że z niejednego pieca chleb jedli, to wywodzili się z najbardziej dziwacznych, zniszczonych rzekomo przez rewolucję stanów francuskich i Mirail jest tutaj tego typowym przykładem. To był człowiek prosty, to był człowiek... Ale nie zupełnie prosty. Marku, rzecz ciekawa, ostatnio jego biograf Jean Tillers zwrócił uwagę, że cała tradycja francuska robiła rzeczywiście z niego syna ludu. On nie był takim zupełnym synem ludu. Lekarza bodajże. A to był właściciel solidnego zakładu, czyli jednak burżuła. No, drobny burżuła. Poza tym no, jeszcze jedna rzecz. Mira jest elementem malowniczym epoki napoleońskiej. Człowiek zresztą mówił się o jego talentach strategicznych, ale odwaga brawurowa posunięta do szaleństwa. On się zachował, jakby szukał śmierci na polu bitwy. A on dowodził wszystkimi szarżami i tam, gdzie dowodził kawalerią, tam było zwycięstwo, bo był to najlepszy dowódca kawalerii w historii. Ale rzecz bardzo ciekawa, rzecz może mniej znana, warto państwu to przypomnieć. Był taki moment, że wydawało się, że zostanie królem polskim, jak Francuzi weszli do Warszawy. On albo marszałek Davout, no w końcu i nie było Królestwa Polskiego i żaden z nich... No i króla nie było. I króla nie było. Natomiast został królem Neapolu. Natomiast miał ogromną szansę założyć własną dynastię, nawet po pierwszej fazie Kongresu Wiedeńskiego, którego na stanowisku tegoż króla Neapolu zatwierdził. Jego dobiło 100 dni. I to też jest no, jeden z takich pięknych, romantycznych elementów legendy napoleońskiej, że on jednak chyba świadomie wtedy zdecydował się zaryzykować swoim królestwem, a niewątpliwie chciał być tym królem. To nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości. To rzecz bardzo ważna, on chciał być królem Włoch. Jego koncepcją pod koniec już czasów napoleońskich po klęsce w Rosji było to, że owszem, odstąpi Napoleona, ale za pewną próbę zjednoczenia Włoch. I muszę powiedzieć, że Włosi powinni go mieć we wdzięcznej pamięci, bo to jeden z tych obcych, co prawda, polityków, ale który przejął się ideą zjednoczonych Włoch, przejął się ideą niepodzielnej Italii i próbował działać no, ze skutkiem, jak się okazało. Kontynuator polityki cesarzy, władców Hiszpanii, którzy też chcieli właśnie zjednoczonych Włoch, tylko pod swoją... No i efekt był jaki? Postawiono go pod kulami plutonu egzekucyjnego, rozstrzelano, skończył jak żołnierzem. Którym był przez lepszą i większą część swojego życia.